Halo, halo, dzień dobry, witajcie, jestem Uroso, to jest kolejny odcinek z Margonem. Idziemy jak spić, dalej. W zeszłym odcinku, który nagrywałem dosłownie 3 minuty temu, trochę jak spiliśmy i było małe PvP z Paladynem, który nas wyzwał później. O właśnie, proszę bardzo, tutaj nazwał nas frajerami, także no. Idziemy dalej, będziemy expić znowu, idziemy chyba na łotrów, może zobaczymy, będzie wolne może ekspowisko. Będzie wolne ekspowisko, brawo ja. Może będzie wolne ekspowisko. I zobaczymy, może się uda coś tam wbić. A jak na razie musimy tam dojść, co jest dosyć denerwujące, gdyż chyba, że pójdziemy na orków. Ale nie, orkowie są trochę za mocni chyba jeszcze. Mamy 40 któryś. Mamy 35. Nie wiem. Zobaczymy. Wbijemy 36 i pójdziemy na orków. Może akurat. Może się uda. Może się uda jakoś tam z nimi. Na nich poekspić. Na pewno potrzebujemy zmienić ekwipunek. Ale niestety to dopiero na 40 levelu, bo aktualnie nie mam za bardzo czego dać w zamian. Także no. Muszę kupić eku. A one nie jest takie tanie. Dobra. Chyba znowu jest ekspowisko zajęte, ale to nic. Nie, chyba nie. Zobaczymy. Może akurat. Idziemy od razu na dół. O właśnie, idziemy tutaj, bo łatwiej będzie po prostu poekspić najpierw na tych grupkach, dopóki nikogo tutaj nie ma, bo jak ktoś je wbije i nam je zacznie czyścić, to zostaniemy z tymi śmieciami tam, czyli z tymi pojedynczymi mobami. A powiedzmy, że na grupkach się trochę łatwiej XP. A nie wiem, czy ktoś tutaj se expił, czy nie, a my żeśmy się tu wbili. No mniejsza o to, nie obchodzi mnie to, szczerze mówiąc. Jak na razie jest to nasza miejscówka i tutaj będziemy siedzieć. Wezmę w ogóle, wrzucę może gdzieś tutaj. O właśnie, żeby tak nie było syfu na tym czacie. W razie czego się podświetli, jeżeli ktoś by miał zamiar znowu nas wyzywać. Także no. Już zaraz level wbijemy, ej, to całkiem szybko poszło. Dobra, idziemy w dół, bo tutaj jest większe. Nie, idziemy tu. Pusto. Dobra, to idziemy od razu na dół. Kurde, też pusto. Dobra, to idziemy do góry. Idziemy tu najpierw. Kurczę, to też jest wyczyszczona. A tu? O, tu jest jedna grupka. Także spoko. Idziemy w prawo. Okej, tu jest niewyczyszczone, także dobrze, dobrze. Jedna grupka. Oj, coś mnie cofnęło. I druga grupka. To wywalamy, bo to jest bezużyteczne. To sobie. No co jest? Konsumujemy. I wbijamy. Zaraz będzie level. Dobra, leczymy się tym gównem. I to powinno zakończyć robotę. Za chwilę. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden? No nieźle. Dobra, to powinno być na tyle. No bez jaj. Dobra. Dobijemy żółwia. Okej. Postanowiłem, że będę rozkładał to w proporcji 2 siły, 3 zręczność.
Także teraz dwa levele w siłę wrzucamy i potem trzy levele w zręczność. Jakoś tak po prostu zobaczę, jak to będzie działać. Dobijemy tutaj te większe lokacje. A mianowicie tu jest pusto wciąż. Dobra, mniejsza. To może tutaj. Tu jest jakiś woj. No może uda się z nim PvP zrobić, czy coś, czy nie? Czy nie bardzo? Chcesz się tego? Chcesz się klepać, ziomek? Nie masz, nie chcesz. Trudno, dobra. No nic, idziemy do Itan. Idziemy do Itan i zrobimy sobie... Znaczy pójdziemy na orków zobaczyć, może się uda poekspić tam. Z tego co wiem, to została zmieniona miejscówka. O, chcę PvP. To dawaj. No, dajesz. Jestem ciekaw, czy uda nam się z nim wygrać. Jeżeli nie, to trudno. Gościu w sumie jest mocny dosyć. A czy jak to na woja przestało, nie? No ale cóż, niewystarczająco. Okej, lecimy dalej. Odpiszemy mu przy okazji. W sumie nawet nie zwróciłem uwagi, czy faktycznie było tyle uników. Zobaczę potem post factum na czym? Na materiale. Jak będę montował. Bo w sumie no... nie spodziewałem się szczerze, że wygramy z wojem, mimo że miał 5 leveli mniej. Ale to dalej jest wojownik, god fucking demet. A wojownik na tym levelu jest przekozacki. Pamiętam jak jeszcze moim, na 45 levelu, stałem na Władcy Rzek. A tam zawsze znajdzie się jakiś hojrak, który chce się klepać. No i był taki jeden mag na 50 levelu, ja miałem 45, nie wiem czy mówiłem. No i on tak sobie tam stał i każdy się z nim klepał i każdy dostawał w pieprz. No bo jednak to był mag i no ostro tam cisnął ich wszystkich, bo miał jakieś tam kilka unikatów miał. A nawet chyba jakiegoś heroika czy coś w tym stylu. No i tak sobie z nimi się klepał, tam było ich chyba nawet jedna grupka się na niego zebrała, we dwóch się z nim klepali. No i tak koniec końców zostałem sam. No i postanowiłem, a to się też z nim poklepię trochę. No i się z nim sklepałem i go rozniosłem generalnie, bo mimo że gościu miał ogromne obrażenia, bo no jednak był to mag, no to ja, kurczę, byłem troszkę szybszy, bo miałem dwuręczną broń i miałem błyska i zdałem radę mu kilka ciosów pod rząd walnąć. I no, nie było łatwo, bo ja nie miałem wtedy żadnego... Znaczy miałem chyba dwa unikaty, czy trzy nawet, czy coś w tym stylu. Chyba miałem hełm z lekiem, miałem chyba... chyba miałem jakąś te, jakieś tam buty, powiedzmy, chyba tam unikatowe, nie pamiętam teraz. I coś tam jeszcze miałem. Chyba to była... Teraz już nie pamiętam. Broń chyba miałem na 40... któryś unikatową, nie pamiętam, już nie jestem w stanie powiedzieć, ale no i go rozniosłem, mimo że no nie miałem teoretycznie szans z nim. Także od tamtej pory, jeżeli nie mam, znaczy no, jeżeli gram na niskich poziomach i widzę woja, który chce się klepać, to no powiedzmy, że jestem trochę robię zawsze krok do tyłu, bo nie wiem, czy mam z nim szansę, mimo że nawet może mieć do dupy ekwipunek, to może sklepać ostro. Zresztą widzieliście tak jak teraz, gościu miał 5 leveli mniej i miał jakieś tam chyba możliwe, że miał zwyklaki, bo mógł sobie podmienić ten ekwipunek, przez co nie widzieliśmy tego, mógł sobie zamienić na jakiś zwykły i jak go sprawdziliśmy, to mógł mieć po prostu zapisany stary zestaw, a ten nowy miał ten faktyczny miał ubrany.
Dlatego mógł mieć jakieś unikaty, nie wiadomo, ale możliwe, że nie miał. No i dostaliśmy w pieprz. Chociaż myślę, że to nie był jego faktyczny ekwipunek, ten biały, bo jednak gdyby miał zwyklaki i tak dalej, no to widział mój ekwipunek. Prawdopodobnie. To by raczej się tak nie rzucał na PvP. No, to jakiś ziomek był. Gdzie jesteś? Halo? Tu jesteś. Chcesz się klepać? Chyba nie. No dobra. On mi raczej tutaj wszystko wyczyścił. Ale zerkniemy. A nie, jednak nie wyczyścił. A proszę bardzo, no to wbijemy tutaj i ten. Wystawiłem w ogóle na aukcję te strzały za 10 tysięcy z poprzednim odcinku. I obie sztuki zostały sprzedane. Przez co zysk taki wychodzi 9 tysięcy na jeden taki komplet. Także 18 tysięcy poszło na plus. Teraz powystawiałem chyba, no nie wiem, taki miałem cały ten ekwipunek i jeszcze połowę drugiego. Znaczy całą tą torbę i połowę drugiej torby miałem tymi strzałami zawalone i sprzedałem je wszystkie za 10 tysięcy, ale zauważyłem, że tam ludzie sprzedają po 5 i tak dalej, po 2 tysiące i kurczę, zastanawiam się, czy albo nie wykupić ich i po prostu nie wrzucić większej ilości za 10 tysięcy, albo dostosować ceny do ich cen, tak żeby po prostu większy zysk mieć z tego, bo jeśli chodzi o tą miejscówkę, to jest to całkiem spoko miejsce do zbierania kasy na niskim poziomie. Głównie z tego względu, że no, łowcy i tropiciele kupują te strzały z łotrów, bo są one całkiem dobre, a na 30 level na przykład tropiciel nie ma żadnego takiego, a przynajmniej nie miał kiedyś, a przynajmniej nie miałem ja, jak ja grałem, bo chyba, że coś zapomniałem, nie wiem, nie pamiętam już dokładnie, ale no te strzały od zimna są całkiem spoko na ten 30 level dla tropiciela i ludzie to kupują po prostu, a nie każdy ma czas na przykład, żeby tutaj expić, bo na przykład expi sobie da, powiedzmy, nie wiem, już na gulach albo na orkach, a chce mieć te strzały na 30 level, bo są spoko, no to wtedy sobie idzie na aukcję i kupuje. Dlatego myślę, że to jest bardzo spoko sposób na zarabianie na niskim poziomie, bo jednak normalnie sprzedać to można za 1200, czyli dostanie się te 75%, czyli tam, czy tam 70%, no powiedzmy te 3 czwarte po prostu, czyli no te 800, nie, złota. A jeśli sprzedacie to za 10 tysięcy, nawet za 5 tysięcy, no to macie trochę większy zysk z tego. Także no. Zrobimy dzisiaj zresztą taki test i wystawimy zaraz to wszystko, co jest tutaj. Wystawimy, mam to za 10 tysięcy sprzedane, znaczy tam wystawione, i jeszcze wystawię to, co teraz tutaj uzbieraliśmy za 5 tysięcy i zobaczymy, co się szybciej sprzeda i w większej ilości. Znaczy no wiadomo, że te za 5 tysięcy się na przykład, no lepiej się sprzedadzą, ale zobaczymy, jaki będzie końcowy efekt, jeśli chodzi o zarobek z tego, nie? Także poczekam te 2 dni, kiedy to się wszystko sprzeda i wtedy zrobię materiał na temat tego, ile można zarobić na tym levelu, ekspiąc tylko na przykład na łotrach. No nie licząc jeszcze faktu, że na przykład są te głowy zbira, które można na przykład, widziałem, że 100 takich głów jest za 30 milionów, nie? Także, a jedna sztuka była po 300 tysięcy, 200 tysięcy, Także myślę, że to by był też spoko zarobek. Nawet nie wystawiać to za 300 tysięcy, ale za 150 tysięcy, bo jednak uzbieranie 100 sztuk jest dosyć... 100 sztuk jest dosyć czasochłonnym zajęciem, powiedzmy. Ale jeżeli ktoś na przykład chce sobie dorobić, to warto tutaj spędzić trochę czasu. I mimo, że te ceny są dosyć ogromne, jeśli chodzi o te głowy, bo 300 tysięcy za sztukę to nigdy w życiu bym nie dał. Ja kupowałem jeszcze kilka lat temu, po 50 sztuk za milion, za 2 miliony, nie, i tak dalej. A tutaj, kurde, 30 za 100, no nieźle. Ale nawet sprzedając taką jedną sztukę za 100 tysięcy, to macie 180 tysięcy za 18 sztuk. No i 90% z tego, także no kurczę, i tak to jest całkiem spoko zarobek. Siedząc tu tam od 30 levela do 40, a nawet dłużej, bo ja tam moim wojownikiem, kiedy zbierałem 100 sztuk na ekwipunek, bo tam kupowałem jeszcze wtedy ten hełm taki biały na 40 chyba,
albo na 40 równy, albo chyba na 45, nie wiem, ale on miał leka jako jedyny. Teraz z tego co wiem, to się wszystko... Zresztą przejdziemy się tam za chwilę. Przejdziemy się i zaraz pójdziemy na orki. I no, i on miał tam dosyć sporo... nie, czekaj, bo zgubiłem kontekst. Czekaj, o czym mówiłem? O głowach, bla bla bla. Aha, jak ja zbierałem na ten hełm na wojowniku, to ja tam siedziałem do 45 levela i ludzie się dziwili, że kurde, gościu, no co ty tam robisz, masz 45, idź, nie wiem, na wilcze plemię, czy na cokolwiek, a nie siedź tutaj, nie? A ja sobie tam siedziałem, ekspiłem, te głowy zbierałem i no, można było, mimo że większość rzeczy już potem się niszczyło, to te głowy można było cały czas zbierać. Zresztą jeżeli ktoś jest bardzo bogaty lub dużo eventów zrobił, to są takie miksturki, które odejmują wyczerpanie i można sobie po prostu na 40 levelu takie wyczerpanie odjąć i tam ekspić, znaczy siedzieć tam cały czas i lotać te głowy bez zdobywania expa, a to jest bardzo bardzo przydatne. Także no, jak widzicie, mam trochę tego wystawionego i tak jak mówiłem, zobaczymy jak to będzie wyglądać później. A tu widzę, że mam część za 5000 powystawioną. No czemu to tak? 5000, 5000. No dobra, aha, bo teraz, Jezus, teraz to wystawiłeś, idioto. Dobra, także no. Zobaczymy, po ile są głowy przy okazji. Głowa. Jesteś. Co jestem? Głowa zbiera, patrzcie, 30 milionów za 100 sztuk. 300 tysięcy za jedną sztukę, 250. 4 miliony, 62 sztuki 20, 62 sztuki 20 milionów, 3 sztuki 500k, 16 głów 5 milionów. Także no, jest to dosyć drogie. Zobaczymy, zrobimy mały test i sprzedamy 5 sztuk. 5 sztuk sprzedamy. I biorąc pod uwagę to, że tutaj najtańszy wychodzi za, tu by wyszło 300 tysięcy za sztukę, tutaj 250 tysięcy za sztukę, 16, kurczę, zaraz chwila, muszę zrobić tego, muszę zrobić sobie szybką matematykę kalkulatorową. Teraz tak, 5 milionów podzielić na 16, to wychodzi 312 tysięcy za sztukę, tam wychodzi 4 miliony... na 13, to by wyszło 307 tysięcy za sztukę i tutaj jest 20 milionów, 20 milionów za 62 sztuki, czyli to by wychodziłoby 322 tysiące za sztukę. A my zrobimy taki bajer, że wystawimy jedną sztukę za 200 tysięcy. Za 200 tysięcy? Nie wiem, czy to by nie było za dużo. Dobra, jako test zrobimy za 200 tysięcy sztukę. I zobaczymy, czy ktoś to kupi i jak szybko. 47 godzin, ja potem wam mniej więcej powiem, w ile to zostało kupione. I teraz zrobimy jeszcze jeden bajer i zrobimy test numer 2 i sprzedamy 3 sztuki za 300 tysięcy. Czyli damy 600... nie 13 sztuk, co ty robisz? Get the fuck out, 3 sztuki, hapy. 900k. Czyli 3 sztuki za 300 tysięcy, a tu mamy... znaczy tak, jedną sztukę za 300 tysięcy, a tu mamy jedną sztukę za 200 tysięcy. Także no, zobaczymy jak to wyjdzie i zobaczymy jak szybko ktoś to kupi i o ile. Także zobaczymy, także no, zobaczymy. Dobra, kończymy odcinek w tym miejscu, w następnym pójdziemy sobie zobaczyć tam faktycznie, bo tam długo nie byłem, do miejscówki, w której można kupić rzeczy za głowy i zobaczymy, zobaczymy jak się będzie expić na orkach. Także no, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zapraszam do poprzednich, jak i do następnych szerokości i do usłyszenia.